Pierwsze słowo przez pastora Wojtka i teraz przez słowo przez Jakuba. Bóg w pewnym sensie pokazuje nam obrazy przez Jego słowo, jak powinny wyglądać nasze strony. I niedługo będziemy modlić o tym oczywiście, abyś Bóg tego uglądował w naszej serce. Ale teraz chcę po prostu parę słów tylko. A po tego parę słów będziemy modlić się i wracamy do wyobienia. I skończymy tego nabożeństwo z wyobienia. I to jest Efezem. Efezem 3 rozdział. Że Bóg chce przez parę słów, które będzie mówił teraz, aby ja i ty możemy jeszcze raz przyjąć albo zrozumieć w duchu, co łaską Bożą podarował nam poprzez Pan Jezus Chrystus. Bo tu, tej wersety, które będziemy czytać z Efezem 3, 20 i 21, werset 21 zapisany: temu niech będzie chwała w Kościele w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, a na wieki wieków. Amen. To wszystko, co wydarzyło się dzisiaj, to wszystko, co wydarzyło się aż do dzisiejszej w naszego życia. I co jeszcze będzie wydarzyło się po modlitwa, bo będziemy wołać szczerze, z miłością, z wiarą i będziemy przyjąć, co Bóg już zdobył od nas na krzyżu. Werset 20. Temu zaś, który według mocy działający w nas. Temu zaś, który według moc Bożą obecności naszego życia, moc w imieniu Jezusa w naszego życia, moc Bożego Słowa w naszego życia, moc Ducha Świętego w naszego życia, ochorzy o tym. Ten zaś, który według moc działający w nas, potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o kim myślimy. I teraz tak, niedługo będziemy modlić się i z wiary będziemy przyjąć, co Bóg już zdobył od nas. Ewangelia Jana 19, 25 jest napisane z jednym słowem Jezusa Chrystusa na krzyżu, że Pan Jezus Chrystus mówi wyraźnie: zanim kiedy oddaję ducha dla Ojca, znacie Pismo Święte, sprawacie potem w domu, wykonało się. Tego słowa, kiedy Pan Jezus Chrystus mówi wykonało się, albo inaczej wytłumaczenia też znaczy zapłacono. Kiedy Bóg, Pan Jezus Chrystus, ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu, kiedy On umarł za nas, On zapłacał cenę za naszą grzech. I kiedy teraz właśnie my przychodziliśmy się, kiedy my przychodziliśmy do Jezusa, przyjmujemy, że jest zapłacono, tyle o, wykonało się, jest zapłacono mój duch. Wobec Boga teraz już nie ma duch, ponieważ mój kochany Jezus Chrystus zapłacił ten duch łaską Bożą, Bożej miłości i łaski. I Bóg chce, żebyśmy teraz dalsze ciągu zrozumieć, wykonało się. Na krzyżu wykupiłem się, na krzyżu mam dla ciebie przebaczenie, czystości, na krzyżu mam dla ciebie, zdobywałem, musimy tego przyjąć. Że wszystko, co ja myślę teraz, to Bóg jest tam daleko więcej uczynić, niż ja teraz myślę. Bóg jest więcej stan dać mi rzeczy, niż ja proszę. Niedługo będziemy prosić. Ja często proszę. Duszę do Bożego Królestwa. Często proszę: Panie, daj mi duszę do Twojej Królestwa. Daj mi duszę. Był pewien kaz nadziei. Ja się pamiętam, to był z Anglii, Anglikiem. Wiele temu. Ale zapomniałem jego imion. Dużo czytałem książek tych świadectwami różnych. I on mówi tak, zawsze modlił się. To są świadectwa ludzkie. Rodzina. Ludzie słyszeli jego modlitwę często. Panie, daj mi duszę, bo jeśli nie, to umrze. Jeśli ktoś pamięta, kto to ponownie przypomina mi. Panie, daj mi duszę, bo jeśli nie, to umiera. Jego, i Bóg słucha jego wołania. Bo on zrozumiał w duchu, jeśli będziesz wodą Boga, jeśli będziesz pragnął, jeśli będziesz prosił, to Bóg jest w stanie mu dać. I on wiele duszy.
poprowadził do Bożego Królestwa. To jest taki przykład, jedzie moje pragnienie. Daj mi duszę, Panie. I dopóki żyje, dopóki będzie miał siłę głosić, pomagać ludziom, przyjadłeś po słowo, chcę pomagać ludziom, abyś zwracali się do Boga. Abyś ludzie byli zbawieni w Chrystusie. Jeden przykład. Ale możemy mieć różne pragnienia. To będzie mi teraz moda, tego słowo wiara, niech przychodzi do naszego serca. Jeśli ty pragniesz nawrócenia dusz na twoja rodzina, w imieniu Jezusa Chrystusa, przyjmuj tego, że Bóg chce zbawić twoją rodzinę. Jeśli ty chcesz być uzdrowieni, przecież czy my nie znamy Bożego Słowa, czy znamy, Pan Jezus Chrystus wyraźnie na Ewangelię Jego przynosi tego nam zrozumienia, że już zdobywaliśmy tego, że mamy tego uzdrowienie. Co mamy robić? Przyjąć uzdrowienie przez wiarę. Przez wiarę, wnioszcze. Rozumieć, co to jest Boża łaska. Dzięki waszej Jego łasce, Jego miłosierdzie dostaliście uzdrowienie. I kiedy Jakub tego mówił, i na początku, kiedy pastor Wojtek mówił, w różny sposób był mówiony tutaj, kiedy ja zrozumiem tego, kiedy ja przyjmuję, to ja będę uzdrowiony. Ja będę błogosławiony. To Bóg jest w stanie tego zrobić więcej, niż co myślimy i pragniemy. Być może ktoś chce być ochrzczony w Duchu Świętym. To jest piękne, kiedy Bóg ochrzcił w Duchu Święty człowieka. Mamy Ducha Świętego, przyjmujemy Jezusa Chrystusa, mamy Ducha Świętego. Ale Bóg chce zdać doświadczenia, aby ochrzcić w Duchu Świętym. Często w Brazylii, w naszym kościele ludzie używają tego zdania. I jest taka, kiedy zdanie też jest forma piosenki, że śpiewamy, że Pan Jezus Chrystus, nasz Bogiem, jest Bóg, który zbawia, jest Bóg, który uleczy, może uzdrawia, jest Bóg, który ochrzcił w Duchu Świętym i jest Bóg, który przyjdzie, abyś zabrać swój kościół. Czy to jest hereza, czy nie? Co myślicie? Amen. Tak jest nasz Bóg. Aby zbawić, aby uleczyć, abyś ochrzcił w Duchu Świętym, a w tym idzie szeroka droga. Dary Ducha Świętego, namaszczenia, moc Bożą i przyjdzie Pan Jezus Chrystus, aby po nas, po mnie, po Ciebie, aby nas pochwycić. Kościół, który żyje, czeka na przyjście Jezusa Chrystusa, to jest ważne. A zostawimy na inny dzień na to. Zapraszam do modlitwy.